naszym albumie są niektórzy. Witam bardzo serdecznie na wernisażu wystawy Fala za falą. Życie codzienne na okrętach polskiej marynarki wojennej w czasie II wojny światowej. Jak Państwo wiecie, w domu spotkań z historią jesteśmy bardzo wyczuleni na wszelkie aspekty dwudziestowiecznej codzienności. Niemniej wystawa Fala za falą jest przedsięwzięciem z naszego punktu widzenia bardzo egzotycznym, bo o codzienności na okrętach wojennych jeszcze nie opowiadaliśmy. Staramy się co pewien czas przekraczać warszawskie rogatki i stąd też ten morski akcent w naszym wakacyjnym programie. Przedwakacyjnym programie dla równowagi za niespełna miesiąc zaprosimy Państwa na wystawę Tatrzańska Atlantyda, która z kolei przedstawi nieznane uroki międzywojennego Podhala i Tatr. Serdecznie witamy na naszej wystawie, którą możemy Państwu pokazywać dzięki gościnności dyrektora i pracowników Domu Spotkań z Historią. Państwo włożyli mnóstwo pracy w to, aby ta wystawa wypadła jak najlepiej. Jesteśmy zaskoczeni wizualną formą plastyczną, która jest w naszej ocenie chyba najlepszą, ponieważ nie jest to wystawa prezentowana po raz pierwszy. Wystawa powstała w 2008 roku z negatywów ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Jednak takiej formy nie udało nam się dotąd osiągnąć, także bardzo Państwu dziękujemy za tak znakomitą formę przekazu naszych zdjęć. Powstanie wystawy nie byłoby możliwe, gdyby nie postać opiekuna zbioru spuścizny po Jerzym Pertku. Nie wiem, czy Państwo pamiętają Jerzego Pertka, był to jeden z najbardziej poczytnych i rozpoznawalnych marynistów XX wieku. W latach, na przełomie lat 50. i 60. wszedł w posiadanie zbioru około 1000 negatywów. Te negatywy trafiły docelowo do Biblioteki Raczyńskich. Ich opiekunem przez lata był Jerzy Matysiak i dzięki współpracy z nim mieliśmy dostęp w 2008 roku do tych negatywów. Tutaj Adam Flex, obecny w tym czasie jedyny z nas, który potrafił posługiwać się powiększalnikiem, wykonał z tych oryginalnych negatywów powiększenia formatu 30x40 i 30x30, które mogą Państwo oglądać za ścianą. I w zasadzie, gdyby nie życzliwość ówczesnej dyrekcji Biblioteki Raczyńskich, opiekuna zbioru, na tej wystawie byśmy nie mieli. Oczywiście to wszystko jest, w cudzysłowie rzecz jasna, winą Lecha Trawickiego, ponieważ on namówił mnie bardzo gorąco do wykonywania zdjęć z oryginalnych, starych negatywów. Natomiast jestem mu bardzo za to wdzięczny, ponieważ w tym momencie otworzyła się niejako kapsuła czasu. Kiedy archeolog coś odkrywa, kiedy archeolog podwodny, tak jak Lech Trawicki, który jest również archeologiem podwodnym, schodzi pod wodę, coś wyciąga, to otwiera w tym momencie kapsułę czasu i dzięki niemu mi to właściwie ten ulotny moment, jedną 60, jedną 120 czy jedną 200 sekundy naświetloną w 1942, 43, 4 czy 5 roku na pokładach polskich okrętów wojennych, nagle udało się otworzyć i na nowo pokazać po kilkudziesięciu latach światu, dzięki temu, że właśnie ten ulotny obraz zarejestrowany na kliszy fotograficznej można było przetransponować na papier. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem tą kolekcję, to nieco się przeraziłem z tego względu, iż wszystkie negatywy były pocięte na pojedyncze klatki. Tutaj oczywiście duża część osób jeszcze pamięta, jak wyglądała kiedyś tradycyjna analogowa fotografia. Otóż była to długa, perforowana taśma, czasami nieco szersza, krótsza taśma ze zdjęciami formatu 6x6.
Natomiast ogromna większość tych negatywów była cięta na pojedyncze klatki, gdzie użyteczny obraz miał wymiar mniej więcej 24 na 36 mm. Jeżeli ktoś kiedyś stał pod powiększalnikiem, to wie, jak trudno jest manipulować pojedynczą klatką. Tego się nie robi. No, ktoś kiedyś pociął to tak, żeby zarchiwizować to zgodnie ze standardami z pierwszej połowy XX wieku. Natomiast znakomicie utrudniało to pracę pod powiększalnikiem, ponieważ trzeba było bardzo delikatnie posługiwać się pensetą, jakimś sztyftem, czy nawet zwykłą wykałaczką, żeby przy częściowo otwartej szufladzie powiększalnika delikatnie ten negatyw sobie ustawić tak, żeby można było naświetlić znajdujący się kilkadziesiąt centymetrów niżej papier fotograficzny. Część tych negatywów była traktowana w dość barbarzyński sposób. Jeżeli Państwo przejdą później do sali, to zobaczycie zdjęcie, no, które należy chyba do moich najbardziej ulubionych, mianowicie scenę na rufie pioruna płynącego w konwoju na Maltę, gdzie po środku stoi dowódca pioruna Puławski i widać doskonale, że na tym negatywie są widoczne odciski czyichś bardziej spoconych palców, które w ciągu kilkudziesięciu lat spoczywania tego negatywu w jakiejś kopercie, ocierania się tego negatywu o inne negatywy, po prostu zareagowały i ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że akurat ten negatyw stanowił szczególne wyzwanie, ponieważ normalnie, kiedy oglądamy negatyw fotograficzny pod światło, on jest czarno-biały, ale albo raczej przeźroczysty, ze wszelkimi niuansami szarości przechodzącymi w odcienie bardzo ciemne, prawie czarne. Ten negatyw został po pierwsze źle utrwalony, po drugie na skutek właśnie tej reakcji chemicznej z potem z palców, on stał się jasno-żółty, wyglądał jak najciemniejsze partie wyglądały jak bardzo słabo zaparzona herbata. No i oczywiście trzeba było tutaj dobrać odpowiedni czas, dobrać odpowiedni kontrast. Na szczęście w chwili obecnej, mimo tego, że fotografia analogowa jest już jakby niszową częścią twórczości fotograficznej, to materiały nadal mamy bardzo dobre, pojawiają się nowe papiery i dzięki temu, że mamy materiały wielogradacyjne, coś z tymi negatywami można było zrobić. Ci z Państwa, którzy mają do czynienia z taką prawdziwą, można powiedzieć, piktorialną fotografią według definicji Adama Soboty, czyli właśnie fotografią, która jest namacalna, która jest wydrukowana albo odbita na papierze, a nie jest tylko obecna na nośniku cyfrowym, zobaczą, że część tych zdjęć, jeżeli patrzymy pod odpowiednim kątem, jest bardzo mocno błyszcząca. Muszę powiedzieć, że spośród chyba około 220 odbitek, jakie wykonałem w przeciągu kilku miesięcy. Część rzeczywiście była zrobiona na berycie, natomiast ze względu na to, iż trzeba było szybko przygotować wystawę, część została odbita na współczesnym, nowoczesnym papierze powlekanym polietylenem. Oczywiście z jednej strony znakomicie to ułatwia pracę, natomiast z drugiej strony oczywiście nie wygląda to tak szlachetnie jak ten prawdziwy karton z powłoką żelatynową. Ale już nie będę Państwa zanudzał i proponuję po prostu przypatrzeć się tym zdjęciom, które przedstawiają nam świat, który został zamknięty na jedną setną czasu, w którym przesuwa się migawka jakiegoś antycznego aparatu fotograficznego i nagle ten świat do nas powrócił. Dziękuję bardzo.